Katmandu i okolice górskiej miejscowości Gorka, morze gruzów i ogrom ludzkiego cierpienia. Taki obraz zastali sądeccy ratownicy w Nepalu. Ich zadaniem w pierwszej kolejności było przeszukiwanie rumowisk i wyciąganie z nich jeszcze żywych. Mimo że każda chwila była cenna, to nie od razu po przylocie do zburzonego Katmandu mogli ratować ludzi. Okazało się, że służby tamtejsze, które zarządzały działaniami poszukiwawczymi, nie były do końca zorganizowane, stąd też dużo czasu straciliśmy na samą organizację i dotarcie do bezpośrednich stref, gdzie pracowaliśmy. Czy to może być powodem tego, że nie udało się Wam znaleźć żywej osoby w gruzach? Być może tak. To mogę ewentualnie powiedzieć z perspektywy tego, że im dłużej na lotnisku czy w takim zawieszeniu, tym gorzej dla osób poszkodowanych, bo czas tu jest priorytetowym. Polska specjalistyczna grupa Huzar liczyła 81 osób, wspomagało ją 12 psów. W zespole było 15 ratowników z Nowego Sącza z dwoma psami. I choć dla większości nie była to pierwsza akcja po trzęsieniu ziemi, bo pracowali i na Haiti, i w Iranie, to sytuacja w Nepalu bardzo ich zaskoczyła. Katmandu plus te miejscowości w górach położone jednak stanowiły dla nas większy problem. Plus te drogi, gdzie nie można było przejechać, ponieważ lawiny skalne, które przeszły, zatarasowały wszystkie te drogi. Mieliśmy duży problem z zapyleniem tego miasta. Tam było bardzo dużo kurzu. W ogóle w Katmandu wszyscy mieszkańcy, którzy tam chodzili, chodzą w maskach. Mają ubrane maski na sobie i tak na co dzień chodzą. Jest tam bardzo duże zapylenie, także to stanowiło dla nas bardzo duży problem. Niestety te budynki, gdzie pracowaliśmy, nie wszystkie były całkowicie zawalone. Było tak, że dwie kondygnacje były zawalone, cztery stałe. Natomiast w takim przechyle, że cały czas ten budynek pracował i musieliśmy wybierać pomiędzy naszym bezpieczeństwem a działaniami ratowniczymi. Oczywiście maksymalnie przesuwaliśmy tą granicę w stronę ryzyka, ale ryzyka, które pozwalało na to, żeby ci ratownicy, którzy są w środku, mogli bezpiecznie z tego budynku wyjść. No i po raz kolejny udało nam się to osiągnąć. Wrócili cali i zdrowi, o czym na specjalnej konferencji prasowej przekonywali ich reprezentanci. Pośród nich Waldemar Kałuziński, który w tak trudnej akcji ratowniczej ze swoim psem Leksem brał udział pierwszy raz. Z opowieści kolegów wcześniej wiedziałem mniej więcej, jak to wygląda ze zdjęć, ale tak naprawdę przeżyć to osobiście to jest największe doświadczenie i najwięcej można się nauczyć. Teraz tak naprawdę wiem, w którym kierunku mogę udoskonalać swoje umiejętności. Mam naprawdę bardzo duży bagaż doświadczeń. Za międzynarodową sławą sądeckiej grupy ratowniczej obok ludzi stoją świetnie wyszkolone psy. To one potrafią wywęszyć pod gruzami rannych i poinformować o tym swoich opiekunów. W Nepalu nie znalazły niestety nikogo żywego. W katastrofie zginęło ponad 8 tysięcy osób, 16 tysięcy jest rannych. I to dla nich sądeccy ratownicy zostawili swoje namioty i część sprzętu. To humanitarny gest, który w obliczu tragedii, jakiej doświadcza Nepal, jest bezcenny.